Dworzec kolejowy we Włocławku od lat budzi szereg kontrowersji. Jego wygląd i funkcjonalność mają wiele do życzenia, ale i budzą pytanie, kto powinien zająć się jego remontem i przebudową? Generalnie tych pomysłów na zagospodarowanie włocławskiego dworca było bardzo wiele. Swego czasu nie było takiej woli ze strony PKP, żeby ten dworzec sprzedać, przekazać. Nawet prezydent podejmował takie działania pośredniczące, to znaczy był pośrednikiem, żeby skojarzyć prywatnego inwestora, który 4 lata temu był zainteresowany kupnem tego dworca. Jednak wówczas do finalizacji tych rozmów z PKP nie doszło. Temat dworca powrócił podczas zeszłotygodniowej konferencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czy jak gdyby klientami dworca to jest tylko są mieszkańcy Włocławka, a nie są mieszkańcy Brześcia, Lipna, Radziejowa, Izbicy Kujawskiej i tak dalej? A po drugie, takim lokatorem tego dworca jest firma wojewódzka, Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy. Po co? To województwo nie powinno w tym partycypować dla pasażerów przewożonych także transportem kołowym. A jak do pomysłu finansowania remontu dworca odnoszą się władze samorządu województwa? Kilka dworców udało nam się zrewitalizować, a to zrewitalizacja z projektu Big City przy wsparciu, ale wszędzie tam wspierały nas samorządy lokalne, te, które chcą, żeby coś się poprawiło na ich terenie, więc tutaj liczymy, że rzeczywiście samorząd usiądzie do rozmów i będzie rozmawiał. Nie mówimy nie, jeżeli chodzi o pomoc, wsparcie i doradztwo. Miasto ze swej strony zapewnia pełną współpracę w tym zakresie, choć nie brakuje pewnych refleksji. Szkoda, że PKP tak zaniedbało swoją infrastrukturę. Szkoda, że przez lata nie były prowadzone żadne prace remontowe na terenie włocławskiego dworca. A tak naprawdę to szkoda, że dworzec, który istniał tutaj w okresie przedwojennym, już nie istnieje, nie funkcjonuje. Rzeczywiście był to taki fajny budynek, taka perełka w centrum miasta. Co stanie się zatem z włocławskim dworcem? Dworzec we Włocławku, wydaje nam się, powinien w ogóle zostać zburzone i wybudowane coś nowego na jego miejscu. Ponieważ to, co tam stoi, jest naprawdę szkaractwem budowlanym i zupełnie nie spełniającym swoich funkcji. Sugerowany powrót do lat świetności może okazać się najlepszym rozwiązaniem, tak ze względów estetycznych, jak i turystycznych. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.